Hej, hejo! Mam na imię Iwona i zapraszam Was dzisiaj na mój filmik. Tam widzicie mnie w odbiciu lustrzanym, więc nie przestraszcie. Jest około godziny 8:30 i ja zaczynam mój dzień. Mam tutaj już moją herbatę, ogólnie jestem po śniadaniu. Ja wstałam jakąś godzinę temu i teraz zabieram się za angielski, ponieważ mam dzisiaj o 11:30 angielski. Wcześniej mieliśmy wszystkie zadania na e-kursach, ale teraz mam odpowiedź ustną, więc ją do niej chcę troszkę przygotować. Dopiero angielski mam o 11:30, ale właśnie pierwszy do angielskiego, później do warsztatu z reportażu, bo nie skończyłam oglądać reportażu, który mieliśmy oglądać na ten tydzień, właśnie mamy oglądać. Jest to reportaż Koszmar Darwina o jeziorze Wiktorii w Uganda, Tanzania i jeszcze tam państwa afrykańskie. Ja tego nie dooglądam do końca, też nam wykładowca powiedział, że nie musimy, bo wie, że to już jest stary reportaż. Jest on w ogóle bardzo wydłużony. Chodzi o to, że na przykład mamy muzykę i że przez 30-40 sekund jest sam obraz i muzyka. Wiem, że często na przykład na YouTubie też tak jest przy daily vlogach, ale no to w tym momencie przejdzie, jak to jest ciekawe i jak to się zmienia. Ale w momencie, jak mamy na przykład, wiecie, jezioro i sam obraz, co nam to wnosi do ogólnego, do całego materiału, no to ja tego nie rozumiem, ale wtedy tak się nagrywało te 15 lat temu, że po prostu materiały były około dwugodzinne, powyżej dwugodzinne, teraz raczej schodzimy do materiałów jak najkrótszych. Ale dobra, takie po prostu trochę jeszcze wrzucone około z moich studiów rzeczy, ciekawostki różne. Dobra, a ja teraz lecę się uczyć i po prostu pokażę Wam dzisiaj mój typowy dzień, jak to wygląda na studiach takich zdalnych i co przy okazji robię jeszcze poza nimi, bo też ostatnio dość dużo się uczę, ale to chodzi o takie jedno moje spełnienie marzeń. Dlatego teraz się dużo uczę, ale to Wam nie mówię, o co chodzi, bo nie chcę niczego zapeszać. Więc cóż, miłego oglądania, jak się Wam podoba i zostańcie ze mną na dłużej, a ja teraz lecę do angielskiego, później do reportażu i później Wam pokażę, co teraz czytam, bo obecnie czytam tylko jedną książkę i właśnie dzisiaj będę zaczynała kolejną. Zastanawiam się, jaką. Jakoś tak zachciało mi się naleśników, racochów w sumie bardziej, z cynamonem, z jabłkami właśnie i z płatkami owsianymi, więc właśnie sobie robię, tu mam ciasto, a tu już mam pierwszą część gotową i jeszcze chyba będę sobie robić domowe masło orzechowe, jeszcze zobaczymy. Ok, jak widzicie, mam placuszki, takie teraz będę sobie jeść na obiad, w sumie na lunch. Tak jak wcześniej powiedziałam, z płatkami owsianymi, z jabłkami, cynamonem, do tego mam masło orzechowe, które zrobiłam teraz z migdałów i z orzechów włoskich. Do tego moją domowej roboty konfiturę z czarnej porzeczki, więc zabieram się za jedzenie. Hej, ja już około godziny 20. Ja zaczęłam jakiś czas temu czytać pana Stanisława Lema Solaris. Jest to książka, która na mojej półce już jest od kilku dobrych miesięcy, nawet jeszcze nie dłużej. I od momentu, jak ją kupiłam, to mówiłam, że ją rozpoczynam czytać, ale to się jeszcze nie stało, dopiero dzisiaj wzięłam i zaczęłam czytać. W tym roku w ogóle jest rok pana Stanisława Lema, więc chciałabym troszkę więcej jego poczytać, ponieważ ja nic wcześniej nie czytałam z jego literatury, z jego twórczości. Jedyne co, to prawdopodobnie bajki robotów, jak przerabialiśmy w szkole na którymś tam etapie nauczania, ale nie pamiętam dokładnie kiedy. To wydaje mi się, że to było, ale tak wiecie, wydaje mi się. I teraz właśnie czytam Solaris, jedna z najbardziej popularnych książek pana Stanisława Lema, też jak jest napisane. Ta książka przyniosła mu największą
sława, taką popularność rozbudziła właśnie wśród czytelników. Jak na razie zostaliśmy od razu wrzuceni w akcję. Mężczyzna kosmonauta prawdopodobnie wylatuje z Ziemi na inną planetę i są po drodze jakieś tam małe problemy, ale ląduje na Solarisie. I w pierwszym rozdziale dowiadujemy się, że jedna z osób, która powinna być na stacji, nie żyje, że są tylko dwie osoby, a przy okazji, że można zauważyć, że oni mogą widzieć te osoby, które tam są, różne dziwne stwory, które ich mózg wytwarza na tej planecie. Później drugi rozdział to jest opis Solaris, że jest tam wielkie morze, które zajmuje 90% około całej planety. I że właśnie teoretycy wcześniej próbują zrozumieć, może dowieść, że to morze jest istotą rozumną i że ma swój specyficzny język i że ta planeta jest zamieszkana przez jedną istotę właśnie przez ten ogromny morze, w sumie ocean, przez tą wodę. Więc jestem ciekawa. Język jest dość taki, powiedziałabym, że nie do końca zawsze zrozumiały przeze mnie. Dość specyficzne właśnie słownictwo. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak na razie te 30-40 stron mi się podoba, chociaż drugi rozdział jest sam opis. Jak ja to zobaczyłam, to myślałam, że się załamie, ale widzę, że później już będą też dialogi, więc może nie będzie tak źle. Więc ja teraz lecę czytać i pewnie do zobaczenia jutro, bo wydaje mi się, że przedłużę ten vlog o jutrzejszy dzień jeszcze, że nie będzie to tylko jeden dzień, ale też właśnie połączymy jeszcze z jutrem. Jutro mam w planie pisać moją pracę licencjacką. Ogólnie za każdym razem, jak nagrywam vloga, to udaje mi się napisać najwięcej do pracy licencjackiej niż inne dni, więc trzymajcie kciuki, żeby tak było, bo jestem trochę w tyle moją pracą. Jutro chciałabym rozpocząć drugi rozdział opisać, nareszcie, bo zatrzymałam się od 3 tygodni na pierwszym i na drugi nie potrafię się zabrać. Niestety. Mam nadzieję, że będzie już lepiej, ale chociaż mam już metodę badawczą do 3 rozdziału, więc jest jakiś plus. Dobra, a ja teraz zacząłem czytać Lema, a później nie wiem. Aha, i w ogóle oglądałam drugą część Narni i mam moc na trzecią od razu i później jak się uczyłam, to puściłam sobie muzykę z drugiej części Narni i było tak fajnie, tak po prostu od razu inaczej. I cóż, ja już teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, lecę czytać książkę. Hej, hejo! Jest już wtorek, około godziny 8:30. Ja do Was przychodzę z pierwszym klipem z dzisiaj. Ja teraz właśnie czytałam trzeci rozdział Solaris Lema. Po skończeniu trzeciego rozdziału zabieram się za czytanie rzeczy do mojej pracy licencjackiej, ponieważ chciałabym rozpocząć drugi rozdział. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie i że właśnie dzięki temu, że do Was to mówię, że chcę to zrobić, że się bardziej zmobilizuję i że faktycznie zacznę pisać. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, jak to poleci dalej. I w sumie na dzisiaj mam taki głównie plan, plus mam przejrzeć notatki moje i mam po południu jedne zajęcia i mam później angielski dodatkowo o 19. Więc to tyle i ja teraz lecę pić herbatę, czytać i do zobaczenia później. Hej, hejo, już jest troszkę po 9, tam 23 minuty po i ja zabieram się za czytanie rzeczy, materiału do mojej pracy licencjackiej drugiego rozdziału. Tutaj z tej książki wezmę cały ten rozdział pana Olszańskiego. Z tej książki wezmę aż 2 strony o blogach reportażowych. Tutaj prawdopodobnie już troszkę więcej wejdzie, a z prawdziwej historii internetu w Polsce nie jestem pewna, bo są bardzo podobne właśnie do tej na świecie. Więc już ja lecę czytać na razie te 4 książki, przynajmniej tam fragmenty, a później wjadą materiały, które mam na komputerze, które mam pobrane już po prostu artykuły różne. Ale pierwsze wolę czytać książki, bo ja jakoś tak przez komputer nie lubię czytać, a tablet wzięła moja siostra do Krakowa, więc nie mam go teraz do czytania. No cóż, chyba faktycznie muszę pomyśleć o zakupie Kindla, znaczy czytnika po prostu jakiegoś. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze. I cóż, mam tutaj też jeszcze kartki, żeby zapisać jakieś tam główne rzeczy, długopis i
ołówek i prawdopodobnie puszczasz sobie muzykę z Narni, jakoś tak dalej, mam to na Narnie. I zastanawiam się, czy już nie będę powoli po prostu pisała też na komputerze rzeczy, bo tak wcześniej robiłam, że czytałam i od razu zapisywałam, bo tak mój mózg najlepiej działa, ale zobaczymy. Więc już trzymajcie kciuki, żeby mi się udało coś napisać, bo jakoś tak nabrałam teraz ochoty, chęci właśnie do czytania, do pisania do tej drugiej części mojej pracy. Czwarta, aż tak jak powiedziałam, będzie bardziej badaniowa. Będę opracowywała 12 wybranych blogów z trzech różnych kategorii, więc ją nie mogę doczekać, aż w końcu będę w tamtej części pracy. Do zobaczenia później. Okej, okay, hej, hejo, jest około 5 i ja mam za chwilkę wykład, mój pierwszy, a zarazem ostatni dzisiaj. Co prawda później jeszcze mam zajęcia dodatkowe angielskie, ale to już jest mój prywatny, więc to mam jedyne zajęcia dzisiaj. Bardzo się cieszę, ponieważ udało mi się napisać dzisiaj trzy strony mojej pracy licencjackiej, co uważam za duży sukces, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, przez ostatnie dni nie potrafiłam się w ogóle skupić, zmobilizować do pisania. A mimo tego, że dzisiaj czułam się beznadziejnie, patrzę na te całe 2 tygodnie ostatnio, to udało mi się najwięcej zrobić i tak najbardziej się zmobilizować, więc bardzo, to bardzo się cieszę. A cóż, teraz lecę na wykład i przeczytałam jeszcze przed wykładem jeden rozdział Solaris, z czego też się bardzo cieszę, bo jak na razie podoba mi się. Jestem ciekawa, jak będzie dalej, bo po prostu to osoby pojawiające się i w sumie jakieś widma i jednak ten ocean jest żywy, tylko ma inne zastosowanie. Inne rzeczy robi ludziom, że tak powiem, inaczej się z nimi kontaktuje. No cóż, na razie jestem może nie tyle zachwycona, ale zaintrygowana, jak to się dalej potoczy. No cóż, a ja teraz lecę na wykład i do zobaczenia później. Hej, już jest czwartek, około godziny 18. Ja jestem dzisiaj po moim maratonie uczelnianym. Normalnie w czwartki mam zajęcia od 8 do 16.30 bez przerwy, znaczy 15-minutowe przerwy są. I później jeszcze mam zajęcia o 19, ale to są już dodatkowe angielski, które sama sobie wybrałam. Dzisiaj nie miałam pierwszych zajęć o 8, ale mimo tego jestem zmęczona i to w sumie bardziej niż wcześniej, mimo tego, że była piękna pogoda. Ale przyszedłem do Was nie po to, żeby marudzić, tylko po to, żeby Wam powiedzieć, że skończyłam czytać przed chwilą Solaris pana Stanisława Lema. I na początek Wam powiem kilka faktów o panu Stanisławie Lemowi, bo tak jak powiedziałam, po prostu będę chciała tutaj kilka takich treści też merytorycznych przerzucać do tych reading vlogów. Więc taką pierwszą informacją jest to, że studiował medycynę w Lwowie, bo pochodzi z Lwowa, tam też się urodził w 21 roku i właśnie w trakcie okupacji niemieckiej przerwał studia i później po wojnie wznowił ponownie, ale nie podszedł do ostatnich egzaminów, żeby nie zostać wcielonym do wojska, żeby nie dostał poboru do wojska. I w 1946 roku rodzina pana Stanisława Lema przyniosła się do Krakowa, żeby nie zostali wcieleni do Związku Radzieckiego, a tym samym, żeby nie musieli przyjmować obywatelstwa Związku Radzieckiego. Nominowany w ogóle do Nagrody Nobla w 1996 roku, otrzymał również Order Orła Białego i ma kilka, jak to się tak ładnie nazywa, doktoratów honoris causa na uniwersytetach w Polsce, ale również i też na jednym niemieckim. I jest to też najczęściej tłumaczony polski autor, został przetłumaczony na 41 języków i właśnie taki największy rozgłos przyniosła mu Solaris, od tego się rozpoczęło, największy właśnie rozgłos jego na świecie. Solaris jest to historia, gdzie wchodzimy od razu w akcję, gdzie razem z głównym bohaterem
podróżujemy na Solaris, właśnie na planetę Solaris, gdzie z tego, co tutaj wyczytałam, podróżował 18 miesięcy. Jest naukowcem, w sumie on jest psychologiem i właśnie w jakiś sposób będzie też badał tą planetę. Jednak przyjeżdża na miejsce i okazuje się, że jego mentor popełnił samobójstwo wcześniej, w tym samym dniu rano. Przyjeżdża tam na Solaris i okazuje się, że tam są jacyś goście. I ogólnie Solaris jest to jedna wielka planeta, gdzie jest tak naprawdę tylko ocean, morze, z którym ludzie próbują się skontaktować, porozumieć. Jest to książka świetna, bardzo dobrze mi się czytało, ale momentami były takie 2-3 rozdziały, które bardzo ciężko mi było przez nie przejść, ponieważ opisy były dość rozległe i takie, których nie do końca rozumiałam, które po prostu musiałam czytać raz, drugi raz, żeby zrozumieć, o co chodzi. Najgorszy był rozdział chyba 4 albo 5 dla mnie, gdzie były opisy Mimoidy i coś tam jeszcze. Ja w ogóle takie, co to jest, ojejciu, w ogóle, o mój Boże. Ale polecam Wam czytać. Jeżeli lubicie sci-fi, no to jest coś, tak można powiedzieć, obowiązkowego do przeczytania. Wiadomo, że nie każdemu się spodoba. No i cóż, i te opisy na przykład były dla mnie dość trudne, ale mimo tego książkę właśnie będę chyba oceniać na 8-9, bo jest bardzo dobra i jakoś tak się przemogłam do pana Lema, bo ta książka była u mnie już przez kilka miesięcy na półce i ja się po prostu bałam po nią sięgnąć. Dobra, i to jest wszystko na ten moment. Dostałam też dzisiaj przede mnie paczkę, którą wygrałam książkę, jest to Wezwanie Sokoła. Jakoś tak stwierdziłam, że wezmę udział w konkursie. I udało mi się wygrać, więc bardzo cieszę. Ale na razie nie otwieram, bo jak otworzę, to będę chciała od razu zacząć ją czytać. A jak na razie nie mam czasu po prostu na tą książkę. Niestety, takie życie. W tym momencie kończę tego reading vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I nie wiem, co teraz następnego będę czytać. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, na co po prostu będę mieć ochotę. Bo, no, nie wiem. Znaczy, zobaczymy. I bye, bye.